Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokobragi, a przed wami kolejny materiał z dodatku do gry Elden Ring o nazwie Shadow of the Earth Tree. Odkryto utraconą łaskę, co to w ogóle za szajs? Szajsen. Wizerunek matki palców, wizerunek metyr, matki palcówki wyryty w ostrodrzewie. Moce imiennika może zostać blokowane dzięki czytającej z palców. Może je też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Matka wszystkich dwóch palców i pełzających palcówek była wspaniałą, promienną córką wyższej woli i wkurwiała mnie strasznie AOE i pierwszą spadającą gwiazdą, która trafiała na ziemię pomiędzy. No, super. Super, super, cieszę się. Gdzie ja w ogóle wylądowałem? Tutaj, jakimś shicie. Na jakimś shicie, na jakimś bullshicie. Jajku, dobra. Przyjdzie do tego. Czy coś ciekawego tutaj? Zobaczymy, co możemy dostać z tego biegarunku. Czy sobie zmienię talizman. Och, ale mnie wkurwił ten przeciwnik. Strasznie, no powiem wam szczerze, że to nawet przy relanie. Kto to jeszcze był? Czy mesmerze? Mesmerze się tak nie wkurwiałem jak tutaj przy tym bossie, nie? Nie wiem, jakieś te ataki, jakieś dziwne z dupy. Nie, dla mnie w tym momencie jest to chyba najgorszy boss, nie? Już widzę jakieś AOE, którego nie mogę uniknąć, to po prostu mnie krew zalewa. No to już nawet dzik totalnie nie był wkurwiający, bo tam niby tą szarżę niby wszyscy mówili, o, bo to nie można uniknąć, ale to robiło się uniki w dobrym momencie do niego i można było, a tutaj we wszystkie strony unikałem tych jego promieni, to nie mogłem nic zrobić. Pierwszy atak zawsze nas trafiał, nie? Bezsensowne gówno. No nic. Wynoszę się stąd. Zobaczymy, co możemy dostać z tego wizerunku. Cofniemy się, może ktoś nam coś ciekawego powie. Z ekipy, która tam była. W tej kaplicy. Pod którą był boss. Ale to zaraz. Co my tutaj mamy? Mamy błyskamienny kostur i mamy olbrzymia broń. Pałę mamy. Mamy pałę, która nic nie daje dodatkowych efektów, tylko siła, inteligencja i wiara. Potrzeba inteligencji aż 20 wymagane do tego tałataństwa, żeby to używać. Głowa metr matki palców używana jako broń bez modyfikacji. No palcówkę można tym przeciwnikom robić, nie? Ze środka odcisku palca ma na jego najdalszym zgięciu spogląda w dal oko przypominające kurzajkę. Boże. Kurzajkę. No jest ciekawy opis. Unikalna umiejętność uraza sługusa. Umiejętność ta wykonuje się gwałtownym pokłonem, używając najdalszego zgrubienia palca. Wraz z pokładem rośnie uraza, co następnie wywołuje wybuch gniewu. Przytrzymaj funkcję, aby dodatkowo wzmocnić urazę. Ciekawe to brzmi, ale totalnie mi to nic nie mówi, nie? Totalnie mi to nic nie mówi. Co bym za to miał? Także wolę sobie to przetestować. Tak to nie jest broń dla mnie, już z tego co widzę. Dobra, dobra. Idę czy nie idę? Jakiś level sobie rozdamy. Okej. Siła i wstręczność. Wracamy się teraz. Mamy te ostatnie ruiny w ogóle, to ten boss na ruinach. To ten cały no wiecie o co chodzi, ten mak. Nie mogę się już wypowiedzieć przez te wkurwy na tym bossie. Może nam coś powie ciekawego, zaraz przetestujemy też broń. Ty, ale go nie, tutaj nie ma, chyba że tam coś. Tam w ogóle babka też zniknęła, o dziwo. Ta wojowniczka z tą kataną. Może tam gdzieś na dół poszli. Przez te schody tam, do tych ruin. Jak już tutaj jesteśmy, to możemy sprawdzić tą broń. Nie spełniam wymagań, muszę sobie wziąć jakiś talizman. Do tej palcówki. A, bekę mam z tego. Dobra, cyk. I co tu jeszcze? Inteligencji nie mamy.
Jak to w ogóle wygląda? Okej, to jest tak. Dobra, to jest silny atak. Też jest silny atak. Trwa wieki. Nie wiem, komu by się chciało z tego korzystać. Nie wiem, moim zdaniem ta palcówka to jest do dupy. Bez podtekstów, proszę, oczywiście. Jest do bani, o! Że mam się jakieś durne pierdoły po nocach nie wyobrażały z tych moich słów. No, to jest broń do dupy. Naprawdę, z tego co widzę. Bo nie wiem jak tam w walce, wiadomo, czasami te ciężkie bronie to są zazwyczaj OP, nie? Bo możecie łatwo wyprowadzić z równowagi przeciwnika, ale... Ja mnie zawsze zdarzały te bronie. Byłem zawsze jakichś szybkich tych broni używać, nie? Przy to mam kłamca. W ogóle tych postaci tu nie ma, nie? What have you done? Aha. You've wounded Count Emir most irreparably, such that he wishes for your death. O Jezus. Dobra. Dear star, a fine mother, you will be. My shining star, grant me a mother's strength. Look here, at my fingers. I will be the true mother, and I will be the only mother. Co to za matki, córki? Co tu się wyprawia w ogóle, ja się pytam? Mam jakiegoś bossa znowu. Aby mi już nie brakowało bossów. Pokonano wroga, nie wiem co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Ten mnie nagle zaatakował, tamta mnie zaatakowała, co to za gówno tu było? Co to się w ogóle podziało? Dzwonek kulisty. Mimira. Matyczny kostur. Kapelusz najwyższego kapłana. Szatan najwyższego kapłana. Rękawice najwyższego kapłana. Bielizna najwyższego kapłana. Super, gaciami będę z nim handlował tutaj. Co to w ogóle tutaj się od Janie pawliło, nie? Nie mam bladego pojęcia. Ja chciałem ich poszukać, tych postaci tutaj, nie? Nagle ta mnie atakuje, ten mnie atakuje. Co to było? Ale ciekawy zbieg tutaj wydarzeń, nie? Ja jestem... Zaskoczyłem się tutaj. Jestem pod wrażeniem tego, co tu się od Janie pawliło. Nawet czy spotkamy tą wojowniczkę tutaj, co była, bo ona miała fajną broń, tą katanę taką nocną. Powiem, bo chciałbym tak... pokorzystałbym z takiego czegoś. Dobra, to gdzie są te gacie? Zobaczymy, co to jest. Obrzędowy kapelusz hrabiego Emira, najwyższego kapłana, okrągły kształt nawiązuje do wyższej woli i mrocznej otchłani. Hrabia Emir nauczył Relan sztuk magicznych, lecz przestał służyć księżycowi. To było tylko najbliższe ciało niebieskie. Nic więcej. Relana, czyli ten boss, ten rycerz. Który mi się najbardziej podoba, powiem wam szczerze. Z całego dodatku, jak na razie. Szata hrabia Emira, najwyższego kapłana. Pod nią coś wije się
pod nią coś wije się energicznie. Pod nią. Jezu, palcówki, coś pod szatą się wije. Straszny tutaj pan Miyazaki zboczony się porobił. Naprawdę, nie chcę nic mówić, ale no nie wiem, to idzie w tym kierunku. Jest wykonana z purpurowej tkaniny ze złotymi zdobieniami. Przystrojony klejnotami kołnierz mieni się niczym kwiat pokryty rosą. Okay. Kapłana, rękawice hrabiego Ymira, najwyższego pana, miękkie i dobrze uszyte. I te gacie, wiesz. Oczywiście to nie jest set, który będę nosił. Bielizna hrabiego Ymira, najwyższego kapłana, trzyma ciepło i tepe, itd. Dobra. Wyglądam jak pół dupy za krzoka. A nawet krzok mam na gębie. Znaczy na gardle. No i jeszcze coś tutaj nam wypadło. W ogóle pokonałem go nie mając jeszcze jednego talizmana, bo ta inteligencja to mi nie pomaga, jak mam pięści, nie? Bo nie mam skalowania tutaj pod pięści. Ale zaspomnowałem gnoja, co się będę użerał tutaj z przeciwnikami, już by wkurwiła ta palcówka boss. Ja się tu jeszcze będę jakimś innym gnojem użerał, nie? Ale tylko coś jeszcze wypadło. Z nich czekajcie. No kostur, nie? No oczywiście to nie są rzeczy dla mnie, ale to coś jest ciekawego. Dzwonek kulisty Ymira. Dzwonek kulisty, czy coś będziemy mogli... A, czy tą magię, którą nie kupiliśmy, byśmy mogli niego kupić, nie? Dzwonek kulisty hrabiego Ymira, Matki Palców, znaleziony przy jego zwłokach. Daj go cienistym bliźniaczej służki znajdującej się w twierdzy okrągłostołu, bo uzyskaj dostęp do nowych przedmiotów. No to będą tylko czary. Chyba raczej mnie to nie interesuje. Kostur hrabiego Ymira, tego, który uczynił się Matką Palców. Ymir nosił ten kostur, ponieważ nie miał własnych palców ogromnych. Wzmacnia czary... Co oni mają z tymi palcami? Wzmacnia czary palców. Kryształowa kula, choć przedstawia mikrokosmos, nie otrzymała żadnego znaku. Brak umiejętności. Ciekawe, a jakbyśmy, słuchajcie, wrócili się do łaski i przeładowali lokację, czy się coś tutaj nowego pojawi? Jestem ciekaw. Podejrzewam, a jest tla, widzicie? Patrzcie. Ona się pojawiła. Count Ymir, the stars, the sky. I see them not. Użyj tęczówki pełnej łaski, użyj tęczówki oko. O kurna, gdzie jest Tibor? Gdzie jest Tibor? Kurna. I to jest, i teraz to, że tu pewnie będziemy mogli tą katanę zdobyć, tylko ja nie wiem co jej dać, żeby zdobyć katanę. Ja... Pewnie wybiorę złą opcję i dostanę, kurwa, ten proch jakiś zastrana. Ja nie chcę prochu. Nie korzystam z tego tałataństwa. Ja chcę broń jakąś, kurwa, nie wiem, co tu dać. Kurna. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Trzeba będzie poszukać w necie, bo ja chcę broń z niej. Bo byłoby się bez poradnika, tak swoją drogą. Dawaj mu katanę. Miecz nocy. No, o to mi chodziło, kurna. Ale mogę... Teraz taki głupi jestem, nie? Mogłem na logikę wziąć, że ona gdzieś tam emanowała takim mrokiem, nie? Jak gadaliśmy z tym, z tą rycerz, nie? Musimy już wtedy skojarzyć, że trzeba dać okultystyczny jakiś przedmiot, żeby... tą soczewkę okultystyczną, żeby wydrupiła broń, nie? Miecz wszechogarniętej ciemności, który pochłania nawet padające nań światło. Używa go Yolan, szermierka nocy. Klinga miecza jest tylko częściowo materialna, dlatego nie da się przed nią w pełni osłonić. Mnie to trochę przypomina tą katanę, właśnie, która dropi z Mimira, nie? Nie, Ymir. Ymir?
na ten smok z DLC. Już nie pamiętam, jak mi się nazywał. Coś w tym stylu, nie? Midir. I z niego można było właśnie chyba czar i taką katanę. I to mi się strasznie przypomina właśnie, że ta katana była tak coś w tym stylu właśnie tej. Unikalną umiejętność cięcie godziny duchów. Trzymaj miecz poziomo i napełnij go nocnym mrokiem, a następnie wykonaj serię niematerialnych ciosów. Tego ataku nie można zablokować, można naładować, by zwiększyć siłę ataku. Ule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 . Tylko zręczność niestety. Niestety tylko zręczność. Ale kurczę, brakowało mi jakiejś takiej katanki fajnej w tym dodatku. Są te duże, te katany, ale to za wolne gówno jest moim zdaniem. Za wolne gówno. A tutaj zupełnie coś innego. O, tutaj jeszcze mamy coś. Mamy czułe palce. To chyba magia, nie? Fajnie to wygląda w ogóle z animacji. A ja chciałem przetestować sobie ten, znaczy z grafiki. Tą katanę, ale chyba nie będzie mi dane. Albo i będzie. Chyba takie podstawowe te cięcia są. Okej, ładowany atak. Patrzcie, że to jest ładowany atak, nie? I on już ma zupełnie inną animację. I to jest silny atak, to nie jest specjalny, a specjalny jest. No, powiem wam. Fajne! Fajniulkie, podoba mi się. W zasadzie podoba mi się to. I to jest fajna, kurczę, broń. Ja chyba sobie powiem wam, że sobie to ulepszę. Cyk, 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 cyk. Szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. No i dziesiątki nie mam. Dziesiątki nie mamy, ale... ale może się znajdzie. Słuchajcie, idę z pieskiem. Także do za chwilę. A co miałem zrobić? Ja chyba już stąd spadam. Z twierdzy okrągłego stołu. Tutaj nic nie zrobię. Tu jeszcze zobaczymy, czy... coś ciekawego możemy znaleźć. Ale tu już chyba ten quest cały mamy z głowy. Bo już podglądałem ten filmik poradnikowy. To już tutaj nic na tym filmiku nie było. A, jeszcze tą magię zdobyliśmy. Czułe palce. Magia hrabiego Ymira, pragnącego stać się matką palców. Otacza rzucającego kręgiem masywnych palców, które chronią przed wszelkimi pociskami, zarówno magicznymi, jak i fizycznymi. Ładowanie zwiększa moc. Kochane palce opiekują się matką, a może właśnie w to matka chce wierzyć. Dobra, rozumiem, że tu już nic więcej nie będzie. Także możemy dalej iść w eksplorację tych terenów. A tu cały czas ta siedzi. Ale ona chyba już umarła. No. Nic tutaj już nie zrobimy. Sylwan. Język polski też tak miał. Mamy tylko kilka relikwów w postaci. Liczba pojedyncza oko, ucho. Liczba podwójna oczy, uszy. Liczba mnoga, oka, ucho. O kurcze, widzicie? Ciekawymi tematami tutaj zarzucacie. A widzicie, że... ogarnięte to widownia. Ja to powiem wam szczerze, że nawet nie zwracałem na takie rzeczy uwagi. No w polskim się używa innego przypadku. No właśnie. Ciekawe. Masz bardzo dużą wiedzę na ten temat. No, Bjorn to zawsze, jak już zapoda, to nie ma zmiłuj. Z tematami różnymi, słuchajcie. Jak już Bjorn zapada, to nie ma zapoda jakiś temat, to nie ma zmiłuj. Słuchajcie, gdzie ja miałem iść? Ja miałem tutaj zwiedzać, mi się tak kurna chce. No ale trzeba. No mam, lecimy tutaj, musimy pozwiedzać. A ja często nie wiem, gdzie mam biec. Nie mam, gdzie mam... to jest taka pierwsza miejscówka, pierwsza lokacja w grze, gdzie nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem. Serio, wszędzie są jakieś pierdoły, ale nic, co by mnie tak naprawdę zainteresowało tutaj. I to mnie strasznie irytuje. Ale lokacje zdecydowanie ładne. To trzeba im przyznać. Po prostu łosia sobie gram. W łosia?
Sylwan, może się, może są fajne rzeczy, tylko nie patrzysz w odpowiednie miejsce, jak ten. Jak lubię stare gry. No nie wiem, możliwe, ale wszystko jest możliwe, to nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Na przykład tu coś jest. Tu coś odkryłem. Jak już o czym mówimy, o pustych miejscówkach, to tu chyba mnie nie było. Powiem szczerze. Także coś udało nam się odkryć jednak. Stara gierka, 2 lata ode mnie nawet starsza. Overmach. Nie przypominam sobie. Łosia? No ma taką nazwę? To o czym to jest? O łosiu? Co ten łoś robi? Jeżeli tak. Ej, coś tu jest, ale... Coś tu na ścianach też jest. Kamień kowalski 4. poziomu. Dostałem w ryj. I dostałem w ryj niestety. Co to za miejsce jest? Mamy pieski. Ej, a ten atak można jakoś przedłużyć, ten specjalny? Trzymaj miecz poziomie i napełnij go nocnym mrokiem, a następnie wykonaj serię nieśmiertelnych ciosów. Tego ataku nie można zablokować. Można naładować, by zwiększyć siłę ataku. Aha. Nie można wykonać więcej cięć. Ale można go naładować, okej. Okay. Overmacht. Dosłownie się nazywa po prostu łoś. Ciekawe. Nie znam tej gry. Serio. Też mnie zaskoczył teraz. Powiem ci szczerze, że mnie zaskoczył, bo ja totalnie tej gry nie znam. Mówisz, że taka wciągająca ta gra? A co to w ogóle jest? Ej, tu mnie nie było, serio. Tu mnie nie było. W końcu coś, co udało się odkryć na tej mapie. O Jezus, taka nagrobna konwalia, to sobie to chrzanu. Co mogę wsadzić ją? Okej. Okay. Ciekawe, co jeszcze tutaj ciekawego możemy... odkryć. Od tej strony chyba jest przejście jeszcze. Róże chociaż na tym nakucu możemy pociągnąć. Żeby z buta nie cisnąć. Po drugiej stronie było jeszcze jakieś przejście. A ci co tutaj piszą? Dawaj. Po pierwsze wschód, a potem zachód. Przed tobą skarb. Albo wpierdol. Mam przeciwników. Aj. A to są zwykłe moby. Czas na skarb, bitwa. Boss. Jak nic. Chyba. To wygląda na walkę z bossem. To mam krewetkę. O, coś tam jest, ale na pewno będzie jakiś pierdol też. Nie ma, że boli. Dosłownie nazywa się po prostu łoś. Taki polski arcade z 2003 roku. Mówisz, Overmach, gdzie się aż tak wciągnął? Mówisz, że ta gierka aż tak się wciągnęła? Muszę sobie zobaczyć na karcie, właśnie jak kruszynka, na karcie Steam. Totalnie nie wiem... O Jezus! Nie wiem, co to za tytuł. Dojechał.
Ała, serio? Nienawidzę krabów tej gry. Krabów, krewetek nienawidzę. Nienawidzę tego tołataństwa. Ale to nie był boss. Jaja kraba. Po prostu... Świetny ten. Drop. Raft. Sylwunia gra w rafta. Ach, ta Sylwunia. Jeszcze nie śpi, tylko gro. Kraby w grach. No i krewetki. O, straszne tołataństwo. I Sylwan, jeśli przed tobą wpierdziel, to wpierdziel jest ważną lekcją życiową, a taka lekcja życiowa to skarb, więc w sumie to skarb. No, wiesz, tutaj ten język wiadomości, który możemy tutaj podawać w grze, jest dosyć ograniczony, także ludzie właśnie tak jak mówisz, używają takich różnych skrótów lub jednego słowa 500 znaczeń i można się domyślić, co i jak. O właśnie, a propos, to mnie nie było już na pewno. O kurna. Jak mi sieknył. Dobra. Kolejna. Zmutowana kreweta. Ej, w ogóle tu mnie nie było. No to coś odkryliśmy, ale czy coś fajnego tutaj znajdziemy, to bym spekulował. Tak szczerze powiedziawszy. Coś ciekawego tu znajdziemy, to coś, boję się, że to będzie jakaś pierdoła. Krabów tutaj od cholery. I jeszcze trochę. Overmark, dobra, bo późna lecę. Smacznych krabów ja już nie pokonam. No trzymaj się. Na pewno skosztuję po streamie. Trzymaj się, panie Overmark. Dobrej nocy ci życzę. Wyśpij się za mnie. No i dobranoc, panie kolego. Dobrej nocy. I do następnego, cześć. Ała! Ale zaraz mnie zabije. Bo się gdzieś zablokowałem. No, na szczęście się udało. Na szczęście się udało, kurna. Coś wymanewrować gnoja. Ale czy coś ciekawego tu jest? Nie wiem po jaką cholerę. Ja tu cały czas sprawdzam i eksploruję, jak tu nic nie ma. W ogóle tak, tu jest talizman. A, rzucanie czarów. Nie mam już ataku specjalnego, bo nie mam many. To można by było sobie coś tutaj... O! Większy atak, jak mam pełno życia. Może coś tutaj ciekawego jeszcze uda się odkryć od tej strony. Może coś będzie. Nie, no, ten dodatek wygląda świetnie, no ale te lokacje są tak puste. Tam w ogóle chyba jakiś smoczysław jest ogromny przed nami. Ja nie wiem, czy do niego wcześniej doszedłem. Dobre pytanie.
Dobre pytanie. Sylwan, krypanie, te skorupiaki tutaj wygląda. Krypnie, mówisz? Mówisz krypnie. No, najgorsze jest to, że to jest reskin. Niestety to jest cholerny reskin. Oj, tu mamy bossa, o dziwo. Mamy bossa jednak. Także coś ciekawego nas tu spotka. Coś ciekawego tu jednak jest. Powiem szczerze. Także się jeszcze zastanawiam, tu coś był, ale to chyba sprawdziliśmy wcześniej. Patrzę jeszcze, gdzie byśmy mogli pójść. Jest jeszcze Gale. No i tutaj nie wiem, jak się tutaj dostać. Wow, wow, wow! Kurna, gdzieś przez przypadek się zamyśliłem. Nad tą mapą bym, kurczę, zginął. Ale tu poza tym nic nie ma więcej, oprócz tej kaplicy, gdzie możemy walczyć z bosikiem jakimś. To wie, że tu dosłownie nic nie ma. Jeszcze o tamtej strony można zobaczyć, ale chyba tam był ten krab, nie? Chyba tak. To nic więcej nie ma, dobra. Zobaczymy, co jest w tej krypcie. Creepy są, mówisz? No, ale nie jest jakiś, wiesz, też wybitnie trudny przeciwnik. Tylko najgorsze to jest to, że jak mówię, to jest reskin. Mogliby wymyślić coś nowego, oczywiście to jest... to nie jest reskin z podstawki, nie? To jest brutalny reskin z innych części gier od studia From Software, nie? Bezimienne mauzoleum na południu. I to jest, kurna, powiem ci, najgorsze. No i mamy bosika. Głowa, nadal nic. Skrócie, dlaczego to zawsze musi być wróg? No, też się zastanawiam, dlaczego. Tancerka. Tancerkę to się, przyjacielu drogi, robi tak. O! Uderza. A nie mogę tego ataku sparować. O, zablokowałem się. Niestety się zablokowałem. Dobra, skoro tylko, że tylko jeden cios można sparować, resztę już wchodzą specjalne ataki, teraz mogę to pomarzyć, żeby... Żeby odbić cios. Kurde, czemu mnie tutaj wywaliło? Pierdolę, o co chodzi? Ej, gdzie było wejście do tego? Ja pierdykam, o co tutaj chodzi? Nie wiem, czemu wywaliło mnie aż tutaj. Pomysł jest taki, że już nie pamiętam, jak się tam wchodziło, chyba że tutaj od tej strony. Nie! Ja pierdziele, spadłem i bym zginął. No jest tutaj posąg Mariki. Czy ja nie wcisnąłem ten posągu Mariki, tylko wywaliło mnie od razu do ogniska? To jest dziwne. Nie wiem, co się wydarzyło w ogóle, ale... Nieważne. Fajnie, ten jeden atak można ok, nie? O, można przedłużyć ten atak jednak, specjalny.
pozwól, że wezmę sobie twoje dusze. Mamy ją. Pokonano wrogę. 80 tysięcy zdobyliśmy. Tańcząca Klinga Ranach. Tak. Kaptur tancerki. Suknia tancerki. Karwasza tancerki. I spodnie tancerki. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ej, ale ja przez przypadek przedłużyłem ten specjalny atak. Nie wiem, ja to zrobiłem. Ciekawe. Tak czy siak mamy ją. Mamy ją z głowy. Tylko tak, zdobyliśmy set tancerki. Tylko żebym jeszcze wiedział, gdzie to nam wypadło. Tutaj. Co to jest? Czerwony kaptur tancerki ranach. Wzmacnia ataki taneczne. Okej. Taniec w ranach płonie namiętnością, a najbardziej oddane tancerki nigdy nie pozwalają, by ich pląsy dobiegły końca. Tańczą nieprzerwanie, trącąc nawet swoje imiona. Widok niknącej namiętności to widok gasnącego płomienia tancerki. Przynajmniej ktoś napisze miłości. Założymy sobie ten set. Jasno-czerwona suknia tancerki ranach. Wzmacnia ataki taneczne. Taniec w ranach płonie namiętnością, a najbardziej oddane tancerki nigdy nie pozwalają, by ich pląsy dobiegły końca. Tańczą nieprzerwanie. Aha, no bo to jest ten sam opis, nie? Okej. To jest ten sam opis. No, wygląda spoko. Słuchajcie, wygląda spoko. Jest to lekki ekwipunek. Także mamy fajniej, mamy lepsze role. Tylko mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj specjalny miecz. I to jest tańcząca klinga ranach. Ozdobne miecze gorejące jaskrawą czerwienią. Para broni dzierżonych w obrękach. Używana przez tańcerki ranach. Kiedy wykonuje silny atak, uderzają we wrogów w tanecznym stylu. Unikana umiejętność bezustanny taniec. Pełna na furii tańce wykonywające serię cięć. Kiedy przytrzymujesz funkcję, taniec trwa tak długo, to wystarczy ci energii. Czyli miecze, podwójne miecze tego. Tancerki z Dark Souls 3. Niestety. Dobra, to jest zwykły atak. To jest ładowany, silny. No, te jej, ale to jest fajne. Kolejny fajny mieczyk. Tutaj mamy. I teraz wchodzimy w specjalne ataki. Bo mamy, to są podwójne miecze, słuchajcie. I to jest ten sam, słuchajcie, to są te same animacje, co z Dark Souls 3. Te same. Tam były te same bronie, nie? I tak to wygląda, nie? Nawet spoko. Wygląda nawet fajnie. W tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z dodatku do gry Elden Ring. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność i do następnego. Cześć.